Radio Maryja powstało moim zdaniem przez nieporozumienie, przez takie rzeczywiście niedopatrzenie, bo ci, którzy pozwolili na jego powstanie, bo można było nie pozwolić, sądzili, że to będzie takie radio pobożne dla Irokezów, którzy tam, no to co to komu szkodzi, prawda? Tymczasem okazało się, że Irokezi też mają jakieś zapatrywania polityczne, mają polityczne ambicje, ba, nawet potrafią dać temu wyraz. No i zaczęło mieć to w politycznej rozgrywce wewnętrznej swój ciężar gatunkowy. I w tej chwili, no stąd się taka nieprzejednana wrogość wobec Radia Maryja wzięła, bo można też oceniać zjawisko nie tylko po tym, co, że tak powiem, pozytywnego wnosi, a wnosi bardzo dużo, przede wszystkim pluralizm medialny. Gdyby nie to, to ten pluralizm byłby ubogi albo w ogóle by nie istniał. Natomiast można też oceniać Radio Maryja przez pryzmat jego wrogów. Jakich ma wrogów? No cały czas tych samych, komunę i salon, bo komuna wcale nie zniknęła, tylko jak to trafnie zauważył profesor Wolniewicz, przepoczwarza się, mutuje, prawda? W różne takie tam barwy ochronne przybiera, ale to cały czas to samo jest. Jak na forach internetowych się widzi komentarze, no to ta nieprzejednana wrogość, znana z czasów stalinowskich, ja ten język doskonale pamiętam. Z czasów stalinowskich to może mniej, ale z czasów takich gomułkowskich, gierkowskich ze Stanów, nieprzejednanej wrogości. To ci, którzy tam napisali taką książkę o języku nienawiści, tam Magdalena Tuli i Sergiusz Kowalski, nie mają pojęcia, jak prawdziwy język nienawiści wygląda. Nie słyszeli go nawet od osób trzecich. Tam wystarczy zajrzeć, zobaczyć. No i salon oczywiście. Salon oczywiście też takiego może języka nie używa, bo to są bardziej wyrafinowani. Ale i w jednym i w drugim przypadku chodzi o to samo. Radio Maryja samym swoim istnieniem nie dopuszcza do monopolu na rząd dusz w Polsce.